perfect. Cześć, myślę, że jeżeli już zmieniłam kanał, to równie dobrze mogę zmienić powitanie w każdym z nowych odcinków. Z góry zaznaczam, że w dzisiejszej historii niektóre imiona bohaterów zostały zmienione. Lądujemy na Podlasiu, a dokładniej to w Grabówce, niewielkiej wsi pod Białymstokiem. Mieszkało tam małżeństwo K. Irena i Jerzy pobrali się w latach 70. XX wieku. Krótko po ślubie przywitali na świecie córkę, Monikę, a kilka lat później urodziła się Anna. Małżeństwo K tworzyło zgodną parę, rodzina miała między sobą dobry kontakt, była zżyta, ceniła głównie własne towarzystwo, nie narzekała na finanse. W drugiej połowie lat 90. dziewczyny jedna po drugiej zdecydowały się założyć własne rodziny. Monika wyszła za mąż za miłość swojego życia, Leszka. Mężczyzna pochodził z sąsiedniej wsi i pracował jako taksówkarz w Białymstoku. Natomiast Anna związała się ze starszym o 3 lata Andrzejem. Pełnił on funkcję konserwatora elektryka w białostockim zakładzie poprawczym. Na tak zwany dobry start państwo K podarowali młodym działki budowlane, które sąsiadowały z ich posesją. Prócz ziemi Irena i Jerzy w znacznej mierze udzielili im, czyli tym młodym parom, wsparcia finansowego w budowach domów. Swoje cegiełki dołożyli również bliscy Leszka i Andrzeja. Panowie natomiast wykazali się swoimi umiejętnościami, między innymi w budowlance czy zakładaniu elektryki, godząc pracę przy domach z pracą zawodową. Andrzej dodatkowo w międzyczasie założył jednoosobową firmę zajmującą się naprawą i regeneracją sprzętów elektronicznych. W garażu wciąż budowanego domu urządził sobie warsztat niezbędny do prowadzenia tego rodzaju działalności. Tymczasem córki państwa K z biegiem czasu wzięły się, że tak powiem, za opiekę nad potomstwem. Monika urodziła córkę Weronikę i syna Marcina, natomiast Anna powiła córkę Magdę. Na przełomie 1999 i 2000 roku obie rodziny w końcu zamieszkały na swoim. Relacje wówczas trzypokoleniowej familii były poprawne, można powiedzieć nawet, że serdeczne. Na pierwszy rzut oka wszystkim odpowiadało takie bliskie sąsiedztwo. Między teściami a zięciami nie dochodziło do konfliktów, Leszek i Andrzej zresztą również się dogadywali. Mimo wszystko Irena i Jerzy darzyli większą sympatią zarówno Leszka, jak i jego rodziców, których swoją drogą często i chętnie odwiedzali. Oczywiście nie oznacza to, że nie tolerowali drugiego zięcia. Andrzej dobrze traktował ich córkę, nie miał problemów z utrzymaniem rodziny, a wobec teściów był zawsze miły i odnosił się do nich z szacunkiem. Dla wygody i zarówno swobody przemieszczania się w płotach rozgraniczających posesję zamontowano furtki i bramy. Nie były one kluczone, bo nie było takiej potrzeby. Kiedy któraś z rodzin wyjeżdżała na dłuższy czas, to zasada była taka, że zostawiała ona klucze do swoich włości reszcie krewnym, w celu dopilnowania dobytku. Anna i Andrzej tego nie praktykowali, ale w razie potrzeby pilnowali domów rodziców i siostry. Po jakimś czasie bliscy zaakceptowali to, że Anna i Andrzej cenili swoją prywatność i że mieli, powiedzmy, potrzebę pewnej autonomii. Nie odcinali się od krewnych, ale chcieli zachować pewien dystans. W 2001 roku dobra passa całej rodziny zaczęła bezpowrotnie mijać. Wszystko zaczęło się od Moniki i Leszka. Urząd Skarbowy wszczął wobec nich postępowanie podatkowe po otrzymaniu anonimowego donosu. Informator twierdził, że Leszek nie wykazał części dochodów w swoim ostatnim zeznaniu podatkowym. Ponadto małżeństwo miało bezzasadnie skorzystać z ulgi budowlanej.
Choć Monika i Leszek nie mieli nic do ukrycia, to ta sprawa mimo wszystko kosztowała ich sporo nerwów. Musieli udowodnić swoją niewinność, a skarbówka stale monitorowała ich sytuację majątkową, wzywała na wizyty i tym podobne. Trwało to aż do 2005 roku, czyli 4 lata. I dopiero wtedy urząd ostatecznie umorzył sprawę po potwierdzeniu, że małżeństwo faktycznie nie miało żadnych zobowiązań podatkowych. W 2002 roku w stodole państwa K, którą używali jako garaż, wybuchł pożar. Budynek znajdował się tuż przy domu Moniki i Leszka. Ogień uszkodził jego boczną ścianę. Ustalono, że pożar został zainicjowany przez osobę trzecią. Wszczęto postępowanie w tej sprawie, ale zostało ono umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. I tu mały spoiler odnośnie tej sprawy. Nigdy nie wykryto, kto był faktycznym sprawcą tego pożaru. Latem 2004 roku nie mająca dotychczas problemów ze zdrowiem Irena zaczęła chorować. Doskwierał jej ostry ból brzucha, miała wymioty, cierpiała na wymioty, miała biegunkę. Nigdy wcześniej nie skarżyła się na swój stan zdrowia. Miała raptem 52 lata i nie cierpiała na żadne choroby przewlekłe. 27 czerwca rodzina zawiozła ją do szpitala, gdzie przebywała przez kolejne 5 dni. Wykryto u niej ostre zapalenie błony śluzowej i chorobę wrzodową żołądka oraz stan zapalny i żylaki dwunastnicy. Lekarze nie byli w stanie wskazać konkretnych przyczyn tych zmian chorobowych. 7 sierpnia nastąpiło ponowne pogorszenie stanu Ireny. Tym razem poprzednie objawy były nasilone. Irena z bólu straciła przytomność, no i rodzina wezwała pogotowie. Kobieta została zawieziona do szpitala, przyjęto ją na oddział w stanie krytycznym. Zdiagnozowano u niej śpiączkę niewiadomego pochodzenia, podejrzenie zatrucia nieznanymi substancjami chemicznymi oraz niewydolność krążeniowo-oddechową. Irena zmarła 10 sierpnia 2004 roku w wyniku zawału serca i niewydolności wielonarządowej. Podczas sekcji lekarze nie zwrócili uwagi na to, by w związku z rozpoznanym zatruciem wykonać badania toksykologiczne. Rodzina również o tym nie pomyślała. No, bliscy byli zbyt przejęci tą nieoczekiwaną śmiercią Ireny. Dla wszystkich, bez wyjątku, był to naprawdę bolesny cios. 20 stycznia 2005 roku Monika i Leszek zmierzyli się z kolejnym nieszczęściem w swoim życiu. Tego dnia od rana nie było ich w domu. Wrócili wspólnie razem około godziny 15:30. I tuż przed wejściem zauważyli, że frontowa ściana budynku była całkowicie mokra. Gdy weszli do środka, okazało się, że zalany był cały parter, piwnica, łącznie z sufitami i ścianami. Przyczyną tego zalania okazał się pęknięty wężyk doprowadzający wodę do spłuczki WC w łazience na piętrze. Dom praktycznie nie nadawał się do użytku. Straty wyniosły niemal 13,5 tysiąca złotych. Suszenie trwało wiele miesięcy. Trzeba było na nowo malować pomieszczenia, odnowić podłogi itd. 30 kwietnia 2006 roku Leszek z teściem wybrał się na giełdę samochodową, gdzie Jerzy zakupił nowy wóz. Po powrocie do Grabówki Leszek zostawił swój samochód w garażu, kluczyki do niego zostawił natomiast w domu. Następnie Jerzy nową furą zabrał Monikę, zięcia i wnuki do rodziców Leszka. Po odwiedzinach wrócili do domu, a Leszek wybrał się do pracy. Leszek nie dojechał do Białegostoku. Po przejechaniu zaledwie kilku kilometrów jego auto odmówiło współpracy. U mechanika okazało się, że silnik zatarł się przy panewkach, a do wlewu oleju do silnika prawdopodobnie został wsypany piasek. Naprawa wyniosła 6 tysięcy złotych. Jesienią 2006 roku Monika i Leszek po przykrych doświadczeniach zdecydowali się założyć instalację alarmową w domu. Podczas montażu para wraz z Anną i Andrzejem postanowiła założyć własną sieć komunikacyjną. Uznali to za wygodne i dość praktyczne rozwiązanie dla obu rodzin.
koniec końców inwestycja nie została dokończona ze względu na dodatkowe nakłady finansowe na sprzęt. 23 grudnia 2007 roku po południu Leszek zawiózł Monikę i dzieciaki do swoich rodziców na nockę. Monika wraz z teściami zamierzała przyrządzić potrawy na kolację wigilijną, a czekało ich niemało pracy, bo rodzice Leszka tego roku organizowali spotkanie dla całej rodziny. Leszek około godziny 16 wrócił do grabówki, napalił w piecu, po czym pojechał do pracy. Kursował po Białymstoku do 1 w nocy, po czym wrócił do grabówki i tam spędził resztę nocy. Nazajutrz około 10 pojechał do rodziców. Na kolacji wigilijnej byli obecni Jerzy, Anna z Andrzejem i Magdą, no i oczywiście gospodarze imprezy. Miły wieczór przerwał telefon do Jerzego, dzwonił do niego sąsiad z grabówki, który poinformował go, że dom Moniki i Leszka płonął. Sąsiad wezwał straż pożarną, pożar został ugaszony, ale nie zapobiegło to zniszczeniom. Do remontu był strych, poddasze w całości. Straty wyniosły 50 tysięcy złotych. Za przyczynę pożaru uznano zapalenie się sadzy w kominie. Po zalaniu domu w 2005 roku Monika i Leszek ubezpieczyli swój dobytek i tak po pożarze wystąpili o wypłatę odszkodowania. Towarzystwo Ubezpieczeniowe wstrzymało wypłatę, ponieważ otrzymało donos, w którym informator twierdził, że Leszek i Monika próbują wyłudzić odszkodowanie na sfałszowane zaświadczenie kominiarskie zdobyte przez samego Leszka za łapówkę. Małżeństwo postanowiło iść z ubezpieczalnią na drogę sądową. Proces cywilny zakończył się w 2009 roku na ich korzyść. W kwietniu tego samego roku rozpoczęli długo oczekiwany generalny remont domu. Większość prac wykonywał sam Leszek. 20 kwietnia rodzina tymczasowo przeprowadziła się do Jerzego. Była to dobra okazja do tego, by Monika lepiej poznała jego nową sympatię Elżbietę. Jerzy poznał ją latem 2008 roku i od tamtego momentu kobieta nocowała u niego średnio 2 razy w tygodniu. Czasem to Jerzy nocował u niej, no, w zależności od okazji. Elżbieta jako pierwszą z córek wdowca poznała Annę, w tym samym czasie poznała Andrzeja i z miejsca wszyscy się polubili. Monika również zaakceptowała Elżbietę. 23 kwietnia Jerzy obchodził imieniny. Tego dnia około godziny 16 Andrzej przyszedł złożyć mu życzenia. Nie zabawił tam długo. O 17 przyszła sąsiadka z córką, później Elżbieta i tak zaczęła się impreza imieninowa. Uczestniczyli w niej jeszcze Monika z Leszkiem i dzieciakami. Około 21 do ojca przyszła Anna, chwilę potem Andrzej, który korzystając z okazji oddał Jerzemu pewien dług. Impreza trwała jeszcze jakiś czas, w końcu sąsiadka z córką pożegnały się z towarzystwem, podobnie jak Anna z mężem. Jerzy natomiast zdecydował nocować u Elżbiety i w domu została jedynie Monika z rodziną. Po wyjeździe ojca domownicy udali się na spoczynek. Mniej więcej po godzinie 1:30 w nocy Monikę obudził dziwny odgłos, który dochodził spod łóżka, na którym spała z mężem. Chwilę później zaczął się stamtąd wydobywać dym. Kobieta obudziła męża, a ten zajrzał pod łóżko i znalazł tam domowej roboty ładunek złożony z budzika, żarówki i butelki z pewną substancją. Leszek wyniósł zawiniątko przed dom, po czym zadzwonił do teścia i poprosił go o szybki powrót do domu. Skoro świt, rodzina zawiadomiła policję. Na miejsce przyjechali saperzy, którzy zabrali ładunek. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Nie było oznak włamania, tyle ustalono po oględzinach domu. Przesłuchano uczestników imprezy imieninowej, zbadano ładunek i potwierdzono, że był on wykonany w warunkach chałupniczych przez osobę, która znała się na rzeczy. Nie doszło do wybuchu z powodu wady konstrukcyjnej. 10 czerwca 2009 roku Anna z rodziną wybrała się na 3-dniowy wypad nad jezioro. Monika i Leszek po świeżo zakończonym remoncie w końcu mogli wprowadzić się do siebie, natomiast Jerzy udał się do Elżbiety. Wieczorem Leszek pojechał do pracy, zamierzał kursować do rana, choć była to środa, to następnego dnia
przypadało Boże Ciało, dzień wolny. Takie nocne kursy przynosiły niemałe dochody. Trzeba było korzystać. Monika z dziećmi tę noc miała spędzić sama w domu. Po godzinie 1:30 w nocy powtórzył się koszmar z kwietnia. Monika obudził dziwny dźwięk, tym razem dochodzący z poddasza. Poczuła dym. Obudziła Weronikę i Marcina i wyszła z nimi z domu. Zadzwoniła do Leszka, a następnie wezwała służby. Znów powtórzono akcję saperów. Znaleźli oni samorobotny ładunek. Uszkodzenia spowodowane przez ładunek wyniosły 9000 zł. Tydzień po tych wydarzeniach Jerzy w swojej skrzynce pocztowej znalazł list zaadresowany do Leszka od anonima, który w wulgarny sposób wzywał go do rozliczenia finansowego. To go zaskoczyło, bo Leszek nie miał żadnych zobowiązań. Fakt ten, oczywiście odnośnie listu, został zgłoszony na policję. W lipcu, parę miesięcy później, Jerzy znalazł w bramie wjazdowej na swoją posesję wycinki z gazet, które miały poniekąd związek z wcześniej otrzymanym anonimem przez Leszka i ostatnimi wydarzeniami. Wycinki również zostały przekazane policji. Tuż po tej sytuacji Monika i Leszek postanowili założyć monitoring. Instalator podczas jego montażu przy okazji sprawdził system alarmowy. Kiedy grzebał w kablach, znalazł jeden dodatkowy, doprowadzony do piwnicy, skąd był wyprowadzony dalej za fundamenty w kierunku budynku Anny i Andrzeja. Leszek już nie bawił się w tańcu, wezwał policję. Andrzej tłumaczył funkcjonariuszom, że kabel niezgody został poprowadzony już kilka lat wcześniej, kiedy obie pary chciały założyć własną sieć komunikacyjną i stanęło na samym kablu, bez montażu aparatów. Leszek natomiast, składając zeznania, odniósł się do podpalni jego domu i do tego, że Andrzej miał zamiłowanie do pirotechniki. Ponadto był doświadczonym elektrykiem i nie byłoby dla niego wielką sztuką założenie podsłuchu. Od jakiegoś czasu podejrzewał szwagra, ale nie był w stanie udowodnić mu winy. Policja póki co również nie miała żadnych dowodów na Andrzeja. Oczywiście wiedzieli, że sprawcą nie mógł być przypadkowy włamywacz piroman. Musiała być to osoba, która miała nieograniczony dostęp do budynków, która znała zwyczaje rodziny i wiedziała, kiedy jej członkowie przybywali poza domami, by mieć możliwość podłożenia ognia czy ładunków bez narażenia się na jej zdemaskowanie. Ponadto osoba ta musiała mieć wiedzę na temat konstrukcji ładunków. Musiała też mieć motyw takiego działania, powód, przez który próbowała zniszczyć życie tej rodzinie. Przesłuchano Jerzego, Monikę i Leszka, którzy przybliżyli śledczym przykre wydarzenia, jakie ich spotkały na przestrzeni ostatnich lat. W międzyczasie badano sprawę założenia nielegalnych podsłuchów w zakładzie poprawczym w Białymstoku. Dyrekcja placówki po znalezieniu dyktafonów i kabli w biurach wezwała policję. Kable te, jak się okazało, w trakcie oględzin tworzyły sieć przewodów i jej wykonanie było podobne do tej, którą ujawniono w grabówce. Oba przypadki łączył jeden człowiek. Nikt inny jak Andrzej, który wówczas nadal był pracownikiem poprawczaka. 8 września 2009 roku dokonano przeszukania szafki pracowniczej Andrzeja, w której ujawniono sprzęt do podsłuchu. Kable, przewody z tego miejsca były wyprowadzone do biur dyrektora, kierownika, sekretarki i księgowości. Ponadto w szafce znajdowała się kolekcja podrobionych kluczy. Tego samego dnia ustalono, że podsłuch w domu Moniki i Leszka został wyprowadzony z warsztatu Andrzeja. Mężczyzna mógł podsłuchiwać rozmowy telefoniczne z aparatu stacjonarnego. Mężczyzna został zatrzymany. Zostały mu postawione zarzuty, nie tylko dotyczące nielegalnego podsłuchu, ale i odnoszące się do podłożenia ładunków w domach Moniki i Jerzego. Po przeszukaniu jego domu znaleziono kolejne podrobione klucze, łącznie zabezpieczono ich aż 50 sztuk, licząc oczywiście również te z jego szafki pracowniczej. Później wykazano, że klucze te pasowały do zamków pomieszczeń w domach reszty rodziny, jak i w poprawczaku, w którym Andrzej pracował. Tydzień po zatrzymaniu Andrzeja dokonano kolejnego przeszukania w zakładzie poprawczym. W pomieszczeniu gospodarczym ujawniono skrytkę w suficie.
i znaleziono tam przedmioty potrzebne do skonstruowania ładunków. Rzeczy te były poupychane w foliowych workach. Ponadto odkryto sporo słoików z różnymi substancjami. Podręcznik dla studentów medycyny o toksykologii. W książce natomiast ujawniono odręczne notatki, faktury za zakupy niebezpiecznych substancji, paragony i tym podobne. I nie było wątpliwości, że zawartość skrytki należała do Andrzeja. Faktury były wystawione na jego dane, zabezpieczono niezliczoną ilość odcisków jego palców, nie mówiąc już o sposobności do utworzenia takiej kryjówki, dostęp do tego pomieszczenia miał niemal wyłącznie Andrzej. W trakcie śledztwa sprawdzono anonimy wysyłane kilka lat wcześniej do skarbówki i ubezpieczalni. Były one wysłane listownie, na kopertach dane były napisane odręcznie. Próbki pisma zostały przekazane grafologowi. Zabezpieczono telefony i laptopy Andrzeja. W jego historiach przeglądarek hasło pożar wyszukiwano niemal 1800 razy. Było od groma haseł różnych, w różnych kombinacjach dotyczących substancji szkodliwych dla ludzi. Ponadto Andrzej był aktywny na forach o tematyce pirotechnicznej. Podczas przesłuchań Andrzej nie przyznał się ani do podpaleń, ani do podsłuchiwania szwagrostwa. Nie wiedział, kto mógł być za to odpowiedzialny. Twierdził, że nie ma wiedzy o konstruowaniu ładunków. Przyznał się do wysłania anonimów do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, ponieważ wówczas był przekonany, że Leszek chciał wyłudzić odszkodowanie. Poza tym szwagier chciał zwalić winę na zwarcie instalacji elektrycznej, którą zakładał sam Andrzej. Ponadto przyznał się do podsłuchiwania przełożonych. Uważał, że zrobił to ze względu na to, że podejrzewał szefostwo o korupcję w związku z zamówieniami publicznymi. W tej sprawie prowadzono odrębne śledztwo, które ostatecznie zostało umorzone ze względu na niewykrycie żadnych nieprawidłowości. Badania znalezionych w słoikach ze wspomnianego schowka substancji wykazały, że były to środki potrzebne do konstrukcji ładunków oraz substancje niebezpieczne dla ludzi, między innymi chlorek rtęci. To zmieniało postać rzeczy, bowiem w toku śledztwa wrócono również do sprawy śmierci Ireny. Zwrócono uwagę na wzmiankę o zatruciu nieznaną substancją chemiczną. Jeszcze w 2009 roku doszło do ekshumacji ciała kobiety. W próbkach wykryto rtęć w wysokich stężeniach, które znacznie przekraczało normy. Ustalono, że Irena zmarła w wyniku przewlekłego zatrucia tym pierwiastkiem. W domach Jerzego i Moniki w 2010 roku przeprowadzono badania na wykrycie rtęci w poszczególnych pomieszczeniach. I tak w sypialni Jerzego i w pokojach, które mężczyzna udostępnił rodzinie córki, w narożnikach tych pomieszczeń stwierdzono wysokie stężenie rtęci. Podobnie jak w dwóch pokojach w domu Moniki i Leszka, mianowicie w ich byłej i obecnej sypialni, ale w porównaniu do reszty zainfekowanych pomieszczeń, tam stężenie było o wiele mniejsze. Dlaczego? Według ustaleń prawdopodobnie po kapitalnym remoncie mogła zostać ona, ta substancja, nieświadomie usunięta. Na podstawie ujawnionych faktur, które dowodziły zakupowi m.in. rtęci metalicznej, ustalono, że Andrzej narażał rodzinę oraz partnerkę Jerzego, Elżbietę, na wdychanie niebezpiecznych oparów od 2005 roku, kiedy to zaczął nabywać rtęć metaliczną do momentu jego zatrzymania. Zatrucie rtęcią jest możliwe przez drogę pokarmową, oddechową i przez skórę. Objawami ostrego zatrucia po przyjęciu sporej ilości substancji to m.in. trudności w oddychaniu, zapalenie jamy ustnej, obrzęk płuc, nieodwracalne zaburzenia neurologiczne i w konsekwencji nawet zgon. Z kolei przewlekłe zatrucie poprzez wdychanie czy też spożywanie substancji w małym stężeniu przez dłuższy czas doprowadza do uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, w skrócie OUN, co objawia się m.in. stanami lękowymi, bólami głowy, omamami wzrokowymi, otępieniem, zaburzeniami pracy nerek, jak i tymi ze strony układu pokarmowego, czyli wymioty, biegunka, bóle brzucha.
Według badań toksykologicznych, które wykonano całej rodzinie, to Leszek miał najwyższe wartości niebezpiecznej substancji w organizmie. Według biegłych mógł on być bardziej narażony, ponieważ wykonywał on w dużej mierze remont domu, który był skażony. Wykryto u niego cechy uszkodzenia OUN bez objawów klinicznych. Ma obniżone funkcje analizy, syntezy oraz myślenia przyczynowo-skutkowego, jak i myślenia abstrakcyjnego. Ponadto na skutek przewlekłego zatrucia rtęcią miał on stwierdzony zespół lękowy. Biegli nie mogli wykluczyć tezy, że cechy tych uszkodzeń z biegiem czasu mogą się pogłębiać, co spowoduje otępienie. Jerzy również cierpi na przewlekłe zatrucie rtęcią pod postacią zespołu psychoorganicznego oraz uszkodzenia układu nerwowego. Stwierdzony u niego w 2014 roku nowotwór płuca nie miał związku z zatruciem. Odnośnie Leszka i Jerzego, po kilku pobytach w szpitalu i po wielu badaniach jednoznacznie określono, że prawdopodobnie zostali podtruwani parami rtęci metalicznej, a miało o tym świadczyć brak ograniczenia pola widzenia, wykazane podczas badań okulistycznych. Jako że ustalono substancję, jak i daty, kiedy była ona nabywana przez Andrzeja, założono, od kiedy mężczyzna rozpoczął podtruwanie członków swojej rodziny. U Moniki, prócz nerwicy spowodowanej ostatnimi wydarzeniami, nie stwierdzono problemów zdrowotnych po kontakcie z rtęcią. Podobnie było u jej dzieci, jak i u Anny i Magdy. Elżbieta, partnerka Jerzego, przyznała, że kiedy przebywała w jego sypialni, nie mogła się skupić, miała problemy z pamięcią. Te dolegliwości mijały, kiedy nie przebywała w jego domu. U kobiety stwierdzono dyskretne zmiany OUN, a w jej włosach po 2 latach od zatrzymania Andrzeja wykryto podwyższone stężenie rtęci. Elżbieta była pod opieką poradni neurologicznej w związku ze zdiagnozowanymi łagodnymi zaburzeniami poznawczymi. Te zmiany jednak mogły być spowodowane podeszłym wiekiem i nie zostały uwzględnione jako efekt zatrucia. Na podstawie zebranych dowodów Andrzejowi postawiono aż 7 zarzutów, między innymi o pozbawienie życia Ireny, usiłowanie z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Jerzego, Moniki i Leszka oraz w zamiarze ewentualnym Weroniki, Marcina, dzieci szwagrowstwa i Elżbiety, oraz miał odpowiedzieć za celowe zalanie domu, zniszczenie samochodu i za potrójne podpalenie domu Moniki i Leszka. Po zweryfikowaniu zeznań świadków można było ustalić motyw, jakim kierował się Andrzej. W trakcie przesłuchań mężczyzna uważał, że jego stosunki z rodziną były poprawne, ale między wierszami miał dużo do zarzucenia bliskim. Na wierzch wychodziły, powiedzmy, brudy, które rodzina przez lata próbowała, nie wiem, zatuszować, ignorować, zapomnieć. Anna od początku nie wierzyła w winę męża, mimo to podała kilka szczegółów, które miały znaczenie w sprawie. Kobieta zeznała, że Andrzej był zazdrosny o to, że Monice i Leszkowi lepiej się powodziło, przez co mieli być oni, według niego oczywiście, szczęśliwsi bardziej niż on ze swoją żoną. Często o tym wspominał Annie. Andrzej nie przepadał za Moniką, nie chciał wdawać się z nią w żadne dyskusje, nie chciał też, by Anna odwiedzała siostrę. Uważał, że Monika buntowała przeciwko niemu Annę, co swoją drogą było wierutną bzdurą. Andrzej miał pretensje do żony o to, że miała ona tak dobry kontakt ze swoimi bliskimi. Czuł się odtrącony przez jej rodzinę. Miał za złe Irenie, że bardziej była skora do pomocy Leszkowi i Monice. Mimo to, że Anna znała w pełni zdanie męża o jej rodzinie, była przekonana, że Andrzej dobrze żył z jej bliskimi. Podobnie uważała jego mama. Według niej syn miał dobry kontakt zarówno z teściem, jak i szwagierką i resztą członków tej rodziny. Kobieta przedstawiała Andrzeja w samych superlatywach. Według zeznań Jerzego wynika, że mama Andrzeja powiedziała mu wprost, że i on, i żywa wówczas Irena faworyzowali Monikę i jej rodzinę.
Jej słowa potwierdził w swoich zeznaniach Leszek, który z kolei miał się o tym dowiedzieć od swojej żony. No, klasyczny, głuchy telefon. Według Jerzego jego zięć nie lubił Ireny, zresztą z wzajemnością. Monika również nie darzyła go sympatią. Teść stwierdził ponadto, że Andrzej traktował zarówno jego, jak i jego zmarłą żonę jako tych, cytuję, niżej stojących. Nie okazywał wdzięczności za spore wsparcie teściów. Monika od zawsze wyczuwała niechęć ze strony szwagra, ale z biegiem lat po prostu do tego przywykła. Zeznała, że Anna przychodziła do niej bez wiedzy Andrzeja, bo nie chciała później wysłuchiwać jego pretensji. Monika wiedziała, jakie zdanie miał o niej Andrzej, znała stanowisko utrzymywane przez jego rodziców. Za motyw uznano niechęć Andrzeja do rodziny żony, żal do teściów za faworyzowanie Moniki i Leszka oraz zazdrość. Jego głównym celem było zniszczenie bliskich Anny zarówno pod względem materialnym, jak i fizycznym. Po pozbawieniu życia Ireny planował doprowadzić do śmierci teścia i szwagra, ale nie udało mu się zrealizować swoich planów, ponieważ po 8 latach walki został zatrzymany. Ponadto ustalono, że Andrzej nigdy nie ujawniał się ze swoimi uczuciami, a przynajmniej tak mu się wydawało. Na co dzień miał uśmiech przyklejony do twarzy. Przez wiele lat próbował ukrywać swoje prawdziwe oblicze. Nie był sobą. Odgrywał rolę. Andrzej został poddany obserwacji psychiatrycznej. Biegli stwierdzili u niego zaburzenia osobowości pod postacią osobowości paranoicznej. Cechuje się między innymi podejrzliwością, nieufnością, nadwrażliwością w kontaktach interpersonalnych. Andrzej głęboko przeżywa niepowodzenia, jest wrażliwy na krytykę, otoczenie go nie akceptuje. Ma tendencję do przesadnego odnoszenia do siebie różnych wydarzeń i przypisuje innym ludziom wrogie zamiary. Z czasem utworzył własną pseudospołeczność, w której ludzie nabierają złowrogich cech i motywów. Jego intelekt jest przeciętny, zna normy prawne i moralne, ale nie stanowią one dla niego wyznacznika zachowania, nie liczy się z konsekwencjami. Ustalono, że był poczytalny w trakcie przypisywanych mu czynów. Proces miał charakter poszlakowy, toczył się w Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Sprawa o podsłuch bez zgody Moniki i Leszka była weryfikowana osobno. Wyrok zapadł w 2011 roku, ale nie wiem, ile wynosiła kara dla Andrzeja. Do tego rodzaju informacji niestety nie dotarłam. Bądź co bądź lata aresztu uwzględnione w następnym wyroku, o którym Wam zaraz opowiem, do lat odsiadki za kolejny wyrok był liczony od momentu ogłoszenia kary za ten czyn, za te właśnie podsłuchy u Moniki i Leszka. Czyli od 2011 roku, a nie od momentu, kiedy został aresztowany w 2009 roku, co mimo wszystko będzie miało znaczenie, kiedy będę omawiać wyrok za pozostałe przewinienia naszego delikwenta. No dobrze, ale jak Andrzejowi udowodniono winę? Teraz po kolei omówię każdy zarzut wraz z przedstawieniem dodatkowo dowodów, które uwzględniono podczas procesu. Zacznijmy od pozbawienia życia Ireny. Andrzej przyznał, że na przełomie 2003 i 2004 roku nabył podręcznik dla studentów medycyny traktujący o toksykologii. Jego nabycie wytłumaczył zainteresowaniem odnośnie działania toksyn i innych niebezpiecznych substancji niewidocznych gołym okiem na organizm ludzki. Podręcznik był trudny do zdobycia, rzadko spotykany. To, że często i gęsto Andrzej studiował książkę, potwierdziły badania daktyloskopijne. Jak już mówiłam, wewnątrz odnaleziono notatki i faktury. Andrzej używał je jako zakładki i zapiski odnosiły się do zagadnień na temat chociażby działania konkretnych toksyn na ciało człowieka. Choć według jego matki od dziecka Andrzej miał mieć różnorodne, wszechstronne hobby, to jego zainteresowanie toksykologią według sądu miało się nijak do jego zawodu.
Również według sądu, patrząc na dalszy przebieg wydarzeń, te zainteresowania nie mogły być dziełem przypadku. Według ujawnionych faktur Andrzej po raz pierwszy nabył chlorek rtęci 24 czerwca 2004 roku. Substancję zakupił na firmę, której działalność zakończył pod koniec 2004 roku. Andrzej twierdził, że tego rodzaju specyfiki nabywał w celach dezynfekcyjnych w ramach prowadzonej działalności. Dla sądu zagwozdką był fakt, że te substancje Andrzej trzymał w ukryciu, w skrytce, a nie w warsztacie, gdzie realnie miałby okazję używać tych specyfików. Każdy zakup niebezpiecznych substancji musiał być zatwierdzony oświadczeniem nabywcy o tym, że dane substancje będą przeznaczone do prowadzonej przez niego działalności. Te dokumenty trafiły do akt sprawy. Pamiętajmy, że po 3 dniach od zakupu chlorku rtęci Irena trafiła do szpitala. Według sądu nie mógł być to zbieg okoliczności. Jej dolegliwości odpowiadały objawom zatrucia rtęcią. Poza tym ponowne badanie ciała kobiety potwierdziło zatrucie. Biegli ustalili, że Irena musiała dostawać dawki w niskim stężeniu, w większym rozcieńczeniu, przez co nie miała zażycia na przykład widocznych poparzeń jamy ustnej, co mogłoby w trakcie ówczesnej hospitalizacji nakierować lekarzy na przyczynę pogorszenia jej stanu zdrowia. Według ustaleń Andrzej, od kiedy zakupił chlorek rtęci, podtruwał teściową, dodając substancje do posiłków, które spożywała. Nie zdołano doprecyzować, w jaki sposób miał tego dokonać. Wiadomo było, że dzięki dorobionym kluczom Andrzej miał swobodny dostęp do domu teściów, zatem mógł wejść do ich włości, kiedy mu się podobało, a co za tym idzie, miał okazję do podtruwania teściowej. Przejdźmy do zarzutu usiłowania pozbawienia życia reszty rodziny. Jak już mówiłam, na podstawie faktur i oświadczeń było wiadomo, kiedy Andrzej nabył rtęć metaliczną, którą według sądu podtruwał bliskich. Dokładna data to 21 stycznia 2005 roku, dzień po zalaniu domu Moniki i Leszka. Wówczas dokonywał zakupów już nie na firmę, bo niedawno ją zamknął, a indywidualnie. Było to dopuszczalne, ale jedynie po podpisaniu oświadczenia o wykorzystaniu substancji zgodnie z prawem. I do tych dokumentów zdołano dotrzeć, jak i do faktur imiennych. Andrzej kupował rtęć i substancje łatwopalne wielokrotnie do 2008 roku. Andrzej natomiast zarzekał się, że w 2006 roku zutylizował wszelakie niebezpieczne specyfiki, co miało potwierdzać zaświadczenie o ich odbiorze i utylizacji przez odpowiednią firmę. Tyle, że z wartości wykazywanych i zabranych przez osoby odpowiedzialne za odbiór wynikało, że Andrzej nie oddał wszystkich substancji, no co dodatkowo zostało potwierdzone zawartością skrytki w poprawczaku. Jako że Andrzej miał dorobione klucze, nie było wątpliwości, że miał możliwość do kilkukrotnego rozlania rtęci metalicznej w domach Jerzego i Moniki pod ich nieobecność. Znał zwyczaje rodziny, wiedział, kiedy nie przebywali w domu, miał dostęp do podsłuchiwania rozmów telefonicznych szwagierki. Robił to tak, by nie zostać zauważonym. Stężenie rtęci podczas pierwszego badania wskazywało na to, że Andrzej regularnie zalewał poszczególne miejsca w domach teścia i szwagierki. W 2005 i 2006 roku Andrzej, według ujawnionych dokumentów, nabywał również związki delatujące, które ułatwiają eliminację substancji toksycznych. Było to działanie zamierzone. Środki te kosztowały krocie. Sąd uznał, że Andrzej zakupił je z obawy, że podczas rozlewania rtęci będzie narażony na jej toksyczne działanie. Środki te podawał również swojej żonie i córce bez ich wiedzy. Informacje o odtrutce zdobył nie tylko z podręcznika dla studentów medycyny, ale i z internetu, co wskazywała historia jego przeglądarki. Według sądu zalanie domu i zniszczenie samochodu Moniki i Leszka były ukierunkowane złośliwością i zawiścią Andrzeja, podobnie jak wspomniane donosy do różnych instytucji. Leszek przekazał do analizy wężyk od spłuczki,
Pamiętacie o tym zalaniu, tak? Że tam był wężek, była spłuczka, było WC. I Annę dziwiło, że jej szwagier trzymał to ustrojstwo tyle lat. Badania wykazały, że przewód nie był urwany, a został przecięty jakimś narzędziem. Co do znalezionego piasku w silniku w aucie Leszka, sąd kierował się jedynie głównymi poszlakami, które omówię w dalszej części podcastu, i tym, że Andrzej miał okazję do wyrządzenia tej szkody, bo jeśli miał dostęp do domu Leszka, to równie dobrze pod jego nieobecność mógł wejść, zabrać kluczyki do samochodu, a po wszystkim niepostrzeżenie je odłożyć. Odnośnie pożarów i ładunków, to w Wigilię 2007 roku, kiedy Monika i Leszek po raz pierwszy zostali narażeni na ogromne straty w wyniku pożaru, Anna i Andrzej z domu rodziców szwagra wyjechali jako pierwsi do Grabówki około 10 minut przed resztą gości. Pożar został zauważony około godziny 18:30. Nie zostało określone, kiedy sąsiad zadzwonił do Jerzego, no ale można zakładać, że zrobił to po wezwaniu straży pożarnej. Jakby na to nie patrzeć, wówczas podpalenia nie uznano za działanie umyślne. Sąd tą opinię uznał za powierzchowną i niedokładną, bo według sądu Andrzej tamtego dnia wszedł do domu Moniki i Leszka, dostał się na strych, a tam umieścił urządzenie zapalające własnej roboty, no i zwiał. Nie zostało konkretnie określone, jak miał tego dokonać. Trzeba wspomnieć, że w zgliszczach nie znaleziono ładunku, ale mógł on ulec całkowitemu spaleniu. Ładunek umieszczony pod łóżkiem Moniki i Leszka został ustawiony na aktywację 24 kwietnia 2009 roku na godzinę 1:32. Według sądu Andrzej chciał wówczas doprowadzić do śmierci szwagrostwa. Podłożył ładunek pod nieobecność domowników, urządzenie nie zadziałało poprawnie z powodu wady konstrukcji. Te same zamiary miał Andrzej przy podkładaniu kolejnego ładunku 10 czerwca 2009 roku, tym razem ustawił aktywację ładunku na godzinę 1:30. Pora nocna, jaką wybierał, według sądu nie była bez znaczenia. Andrzej wiedział, że wówczas rodzina spała. Pozorował te wydarzenia jako nieszczęśliwe wypadki, miał alibi na każde z nich i w ten sposób chciał odsunąć od siebie podejrzenia. Główne dowody, które tworzyły nierozerwalny łańcuch poszlak, to zaburzona osobowość Andrzeja, jego motywacja, dążenie do zniszczenia całej rodziny żony, posiadanie substancji niebezpiecznych, znajomość zwyczajów rodziny, swobodny dostęp do każdego z pomieszczeń oraz zakres jego zainteresowań, czyli toksykologia i pirotechnika. Oskarżycielami posiłkowymi w sprawie byli Jerzy, Monika i Leszek. Andrzej do końca nie przyznawał się do najcięższych zarzutów, odmawiał składania wyjaśnień i utrzymywał, że nie jest niczemu winien. Twierdził, że zarzuty były wyssane z palca, bo on nigdy na nikogo nie podniósłby ręki. Pierwszy wyrok zapadł w 2012 roku. Andrzej został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Został też zobowiązany do zapłacenia zadośćuczynienia i zwrotu kosztów poniesionych przez Monikę i Leszka. W 2013 roku sąd odwoławczy uchylił wyrok sądu pierwszej instancji ze względu na niekonsekwencje w rozumowaniu składu orzekającego, bowiem część sędziów uznawała ustalony łańcuch poszlak za wystarczający do skazania Andrzeja, a część sędziów nie. Sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia. Kolejny wyrok zapadł w 2014 roku. Andrzej został skazany na dożywocie. W lutym 2015 roku sąd apelacyjny utrzymał ten wyrok w mocy. W trakcie tych wszystkich procesów dochodziło do wielu dram ze strony Anny i jej teściowej, a mamy Andrzeja. Jego żona zapowiadała, że będzie do końca walczyć o męża, bezgranicznie wierzyła w jego niewinność. Anna zarzucała swojej siostrze, że to z jej powodu straciła męża. Podczas wywiadu w interwencji Polsatu stwierdziła, że nigdy nie wybaczy rodzinie tego, co zrobiła jej i Andrzejowi. Kobieta martwiła się nie tylko o los męża, ale i swój. W związku z zobowiązaniami finansowymi wobec bliskich wisiało nad nią widmo utraty domu. Niestety nie wiem, jak wyglądały jej dalsze losy. Wiadomo, że po tych wydarzeniach była skłócona z całą rodziną i nic nie zapowiadało, by miała pogodzić się z krewnymi. Mama Andrzeja również nie wierzyła w winę syna, za wszelką cenę próbowała wybielić jego wizerunek.
W udzielonych przez nią wywiadach zapowiadała, że na własnej skórze pokaże sądowi, jak wygląda śmierć po zażyciu chlorku rtęci, zażywając substancję na sali rozpraw. Nie spełniła swojej obietnicy, bo jak mówiła, nie miała możliwości zdobycia tejże substancji. Na tym kończę dzisiejszy podcast. Dziękuję za wysłuchanie go do końca. Czekam na Wasze komentarze i do usłyszenia.